Co dalej z koczowiskiem Romów przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu? Niebezpieczna jazda na sygnale, kierowcy utrudniają przejazd. Z powodu aury pozimowe łatanie dziur w drogach przedłuży się do czerwca. Jarek Ratajczak, witam Państwa i zapraszam na informację telewizji Dolnośląskiej. W Międzynarodowym Dniu Romów wraca problem dzikiego koczowiska przy ulicy Kamieńskiego. Jutro mija termin, jaki dostali od gminy Wrocław na opuszczenie terenu. Jeśli tego nie zrobią, gmina skieruje sprawę do sądu z prośbą o wydanie nakazu eksmisji, ale i to może nie rozwiązać problemu. Romów nie można deportować, bo są obywatelami Unii Europejskiej, a sami do Rumunii wracać nie chcą. Przedstawiciele wojewody twierdzą, że niewiele może zrobić także rząd polski, bo to wymaga renegocjacji umów międzynarodowych. Jeszcze tylko dzień, grupa prawie 40 rumuńskich Romów ma czas na opuszczenie terenu przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. To efekt pisma, jakie 2 tygodnie temu Romowie otrzymali od gminy Wrocław. Nie przewidujemy rozwiązań siłowych tutaj na pewno. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, najprawdopodobniej sprawa zostanie skierowana do sądu. I tak pewnie będzie, bo Romowie terenu przy Kamieńskiego dobrowolnie opuszczać nie zamierzają. Są jednak skłonni przenieść się w inne miejsce wskazane im przez miasto. Z prośbą o pomoc zwrócili się w piątek do prezydenta Wrocławia. Wskazanie lokalizacji zastępczej w tym układzie prawnym jest niemożliwe. Jeśli miasto skieruje sprawę do sądu, a sąd wyda nakaz eksmisji, to i tak nie wiadomo, co będzie dalej. Romów z Kamieńskiego nie można deportować, bo są obywatelami Unii Europejskiej, a sami do Rumunii wracać nie chcą. Prawo Unii Europejskiej jest bardzo w tym zakresie liberalne. W ogóle zostało tworzone w takim stopniu, żeby umożliwić obywatelom Unii swobodny przepływ w obrębie krajów Unii Europejskiej. Przedstawiciele gminy podkreślają, że nic więcej zrobić już nie mogą, a sprawą powinien zająć się wojewoda. Pełnomocnik wojewody wskazuje na miasto. Nielegalne koczowiska to jest moim zdaniem problem właściciela terenu. Akurat w tym wypadku zdarzyło się, że to jest teren gminy Wrocław. Gmina mogłaby pomóc Romom, gdyby zalegalizowali swój pobyt we Wrocławiu, ale na to większych szans nie mają. Tylko rejestracja pobytu imigrantom gwarantuje jakiekolwiek możliwości starania się o świadczenia z pomocy społecznej, o staranie się o legalną pracę, o prawo do nauki. Te osoby z Kamieńskiego się nie zarejestrowały, ponieważ one nie spełniają warunków formalnych, żeby się zarejestrować. Nawet jakby chciały, no to nie mają ani ubezpieczenia, ani nie pracują, czyli nie mają umowy o pracę. Problem z nielegalnymi koczowiskami mają także inne kraje Unii Europejskiej. Na radykalne kroki zdecydowali się Francuzi, którzy odesłali tysiące Romów do Rumunii, płacąc dorosłym 300 euro, dzieciom po 150. To jednak na niewiele się zdało, bo Romowie do Francji powrócili. O problemach rumuńskich Romów mówimy dziś przy okazji Międzynarodowego Dnia Romów. Polskich Romów na Dolnym Śląsku mieszka 5 tysięcy, z czego połowa we Wrocławiu. Od lat największym ich problemem jest wysokie bezrobocie i brak wykształcenia. W latach 60. władze komunistyczne zabroniły im jeździć taborami. Do dziś jednak polscy Romowie jak tylko mogą starają się kultywować swoją tradycję i kulturę. Tradycja romska no to śpiew, taniec, szacunek dla drugiego człowieka. Szacuje się, że na Dolnym Śląsku mieszka od 4,5 tysiąca do 5 tysięcy Romów. We Wrocławiu ponad 2 tysiące. Żyje nam się bardzo dobrze, bo tu jesteśmy urodzeni. Także znamy to miasto bardzo dobrze i układa nam się, że dobrze się współpracuje z gminą i z urzędem, tym wojewódzkim. Od lat głównym problemem Romów jest wysokie bezrobocie. Wynika ono m.in. z niskich kwalifikacji, a to często wynika z braku wykształcenia. Próbują to zmienić asystenci edukacji romskiej pracujący w szkołach publicznych. Mimo jakichś kursów menadżerskich, komputerowych, ukończenia kursów prawa jazdy, nie mamy pracy. Nie mamy pracy, ciężko z tą pracą, jednak przedsiębiorcy nie chcą przyjmować nas jako Romów do pracy.
Dlatego jeśli tylko mogą na własną rękę albo przy wsparciu samorządów i państwa starają się inicjować różne przedsięwzięcia. Przykładem jest Wrocław, gdzie na Brochowie powstało Centrum Kultury Romskiej. Jest tu m.in. studio nagrań. Teraz mamy gdzie nagrywać i mamy nauka śpiewu, nauka tańca, no różne kasety zostały wydane, także że bardzo się cieszymy z tego studia nagrań. Polski rząd rocznie na Dolny Śląsk przeznacza z budżetu państwa 2,5 miliona złotych na programy edukacyjne, szkoleniowe i zdrowotne dla mniejszości romskiej. Jest rządowy program na rzecz społeczności romskiej i to jest bardzo dobry program, który głównie edukacyjnie działa. Czyli wszelkiego rodzaju kursy, wszelkiego rodzaju możliwości podnoszenia zawodowego się, nauki. W poniedziałek z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, który ustanowiono w 1990 roku, w Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele społeczności romskiej, nauczyciele, samorządowcy i przedstawiciele rządu. Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony od 1990 roku w dniu 8 kwietnia. Upamiętnia dzień pierwszego międzynarodowego spotkania Romów pod Londynem w 1971 roku. Efektem tego spotkania było powstanie Międzynarodowej Organizacji Romów. Ciekawym akcentem spotkania było wykonanie najpierw polskiego, a następnie romskiego hymnu przez dzieci polskiego i romskiego pochodzenia. Wracamy do tragicznego wypadku we Wrocławiu, w którym zginął kierowca karetki. Sprawdzamy, czy kierujący wiedzą, jak zachować się na drodze, gdy obok na sygnale przejeżdża pojazd uprzywilejowany. Najczęstsze błędy to blokowanie pasa drogi. W sobotę około 23 doszło do tragicznego wypadku we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Wiśniowej zderzyły się samochód osobowy i karetka zespołu ratowniczego z Wałbrzycha. W wyniku zdarzenia zmarł kierowca karetki. Przewożone dziecko, które ucierpiało w wypadku, nadal przebywa w szpitalu. Policja bada okoliczności, w jakich doszło do tragicznego zdarzenia. Niestety bardzo często dochodzi do tego, że kierowcy nie ustępują nam, nie umożliwiają nam przejazdu, wręcz przeciwnie, blokują tą drogę, zajeżdżają tą drogę. Czasami jest to na zasadzie tak na doczepkę, czyli siadają nam na tyle samochodu i wykorzystują sytuację, że mogą za nami przejechać praktycznie kawałek drogi bez zatrzymywania się na światłach. To przykład zachowań kierowców reagujących na pojazd uprzywilejowany jadący na sygnale. Jakie błędy kierowcy popełniają najczęściej, jeżeli na swojej drodze spotykają pojazd uprzywilejowany? Zatrzymywanie się w miejscu lub też na pasie, którym się poruszali. To jest nagminne i to mogliśmy dzisiaj zauważyć. Ewentualnie takie zajeżdżanie drogi, że jeden kierowca zjedzie na prawo, drugi kierowca zjedzie na lewo, natomiast trzeci stanie na środku, ewentualnie totalnie nie będzie wiedział, w którą stronę ma się udać. Nieco łagodniej o zachowaniach użytkowników dróg wypowiada się Straż Pożarna. Jeżeli chodzi o wrocławskich kierowców, to nie ma większego problemu. Zdarzają się takie przypadki, nawet bym powiedział, że częste, takiego nieracjonalnego analizowania sytuacji, w jakiej się kierowca pojazdu osobowego czy też ciężarowego znajduje. Wydawać mi się mogło, że to jest zbyt małe doświadczenie w poruszaniu się pojazdami. Jest jeszcze inna istotna kwestia. Często kierowcy nie są w stanie usłyszeć nadjeżdżającego pojazdu na sygnale. Często kierowcy słuchają przez słuchawki jakiejś muzyki, do czegokolwiek, mają uszy zatkane, gdzie powoduje to, że nie słyszą sygnałów alarmowych samochodów jadących alarmowo do jakiegoś zdarzenia. Taksówkarze, którzy na drogach dziennie spędzają po kilkanaście godzin, z pełnym zrozumieniem podchodzą do pracy wykonywanej przez służby ratownicze. Jeżdżą prawidłowo. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli jest tylko możliwość, to ich puszczam. W większości to stosują się do znaków, które istnieją, dojeżdżają do skrzyżowania, zwalniają i czekają, żeby miejsce się zrobiło. Najpierw liczy się pacjent, który jest w karetce. Na drugim miejscu są wszyscy użytkownicy dróg. Tak naprawdę na trzecim miejscu jesteśmy dopiero my. I to, że my jedziemy, my nie jedziemy sami. My mamy trzy osoby na pokładzie, za które jesteśmy odpowiedzialni od momentu wzięcia tej osoby na pokład karetki, aż do oddania tej osoby w szpitalu. Szanse na poprawę zachowań kierowców w takich sytuacjach pracownicy pogotowia ratunkowego widzą w szkołach nauki jazdy. Według nich wystarczy w kształceniu przyszłych użytkowników dróg poświęcić trochę zajęć na to, jak postępować w przypadku pojazdu uprzywilejowanego.
15 tysięcy metrów kwadratowych dziur w drogach doliczono się we Wrocławiu. Teraz z bliskomiesięcznym opóźnieniem zaczyna się doraźne łatanie nawierzchni. Powodem oczywiście jest niesprzyjająca aura. Gmina wyda na ten cel ponad 1,5 miliona złotych. Po długiej zimie śniegu już nie ma i można w pełnej okazałości podziwiać dziury w drogach. W Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta wystawiono już 470 zleceń na łatanie ubytków. Zazwyczaj to zima zaskakuje drogowców, dziś zrobiła to wiosna. W poniedziałek pracę prowadziło tylko kilka firm, bo reszta nie spodziewała się poprawy pogody. Do załatania mają 15 tysięcy metrów kwadratowych dziur. 15 tysięcy to dużo i tutaj skalę tych uszkodzeń możemy porównać do zimy z sezonu 2010-11 czy 2009-10, kiedy rzeczywiście mieliśmy długą zimę mroźną i przede wszystkim najbardziej szkodliwe dla dróg są tak zwane przejścia przez zero, a więc wzrosty temperatury w ciągu dnia powyżej zera, natomiast spadki poniżej zera w nocy. We Wrocławiu najwięcej dziur jest na Zakrzowie i Psim Polu. Jednak kierowcy bez trudu wymieniają miejsca, w których trzeba jeździć slalomem, by nie uszkodzić auta. Ten kawałek to jest też fatalny, no ale to wie pan, to by, na, by trzeba było zapisywać, żeby człowiek mógł sobie po prostu no, zapamiętać, że tam jest nie w porządku, no ale jest naszatkowany. Zdarzają się tam Obornicka od strony autostrady w kierunku Obornik, no to tam rzeczywiście. Problem dostrzegają też motocykliści. Akurat to jest motor, że jadę powoli, widzę dziurę, ale ci, co mają te szybsze motory, no to oni mają problem. Każdy kierowca, jeśli zauważy niebezpieczną dziurę w jezdni, może to zgłosić Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta osobiście przy ulicy Długiej lub za pośrednictwem maila zgłoszenia@diuum.wroc.pl. Te zgłoszenia napływają zarówno od mieszkańców, jak i od służb miejskich, czy też centrali ruchu MPK, służb porządkowych. Także wszystkie te zgłoszenia są następnie weryfikowane w terenie. Czasami są to zgłoszenia mało precyzyjne. Zgłoszenie ubytek na ulicy Osobowickiej, która ma 6,5 km długości. Także apelujemy, bardzo dziękujemy oczywiście za taką postawę mieszkańcom i za wszystkie zgłoszenia. Niemniej bardzo byśmy prosili, żeby w miarę możliwości doprecyzować. Szacunkowy koszt załatania jednej dziury to 200 zł. Na 470 interwencji z DIUM wyda około 1,5 miliona złotych. Doraźne remonty mają się zakończyć w czerwcu. No to szukamy dziur i zgłaszamy je do DIUM-u. Piłkarski Śląsk Wrocław zaprasza dzieci na pucharowy mecz z Wisłą Kraków, oczywiście bezpłatnie. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Miejskim w środę o godzinie 18:30. To już niemal tradycja. Piłkarski Śląsk Wrocław już po raz czwarty zaprasza uczniów na mecz Pucharu Polski. W ramach akcji Dzieci na Stadion. Uczymy się dopingu. Zapraszamy dzieci ze szkół, z klubów sportowych, z placówek wychowawczych i najwyraźniej tak jest, że dzieciaki odwdzięczają nam się, przynosząc nam szczęście, bo rzeczywiście żadnego z dotychczasowych trzech meczów, na które je zaprosiliśmy, żadnego z tych meczów jeszcze nie przegraliśmy. Trzy dotychczasowe zwycięskie mecze Śląska w Pucharze Polski zgromadziły na trybunach ponad 20 tysięcy dzieci. Zgłoszenia na pojedynek z Wisłą przyjmowane będą jeszcze przez kilka godzin. A jeśli to zgłoszenie przyjdzie we wtorek z samego rana, to też myślę, że żadnych kłopotów nie będziemy robili. Wystarczy wysłać do nas listę z imionami, nazwiskami dzieci i ich z numerami PESEL na adres wks@slaskwroclaw.pl. Akcja dotyczy dzieci z rocznika 9-7 i młodszych. Mecz pucharowy Śląska z Wisłą Kraków odbędzie się w środę. Początek o godzinie 18:30. O godzinie 19 w Operze Wrocławskiej rozpocznie się koncert na rzecz Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Gwiazdą wieczoru będzie światowej sławy tenor Marek Torzewski. Są jeszcze wolne bilety, można je nabyć tuż przed koncertem. Około 2000 małych pacjentów co roku pomaga Wrocławska Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Finansuje leczenie i rehabilitację oraz zbiera fundusze na budowę nowej siedziby wrocławskiej kliniki Przylądka Nadziei. Jej działania wspierają znani dziennikarze, sportowcy, celebryci. Dziś fundacji pomoże światowej sławy muzyk. Tym razem prawdziwy rarytas, bo przyjeżdża ze świata, można powiedzieć, z światowej sławy właśnie tenor Marek Torzewski. Także jesteśmy szczęśliwi, że przyjął nasze zaproszenie. Tym bardziej, że koncert jego na rzecz podopiecznych naszej fundacji będzie jubileuszowym koncertem. Pan Marek Torzewski świętuje 30. rocznicę pracy artystycznej. Ten koncert jubileuszowy dedykuje naszym dzieciom. Cały dochód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc dla dzieci chorym na raka i budowę Przylądka Nadziei. Odbędzie się również kwesta do puszek. Marek Torzewski
Kowalski wykona utwory ze swoich trzech ostatnich płyt, a na scenie towarzyszyć będzie tenorowi grupa taneczno-akrobatyczna Fly Cube. Ciekawie zapowiada się support. To będzie niezwykła grupa muzyków i wokalistów, którzy po raz pierwszy spotkali się 3 tygodnie temu. Reprezentują przyjaciół fundacji, naszych donatorów i zagrają wspólny koncert przed występem gwiazdy. Myślę, że przyniesie on wiele pozytywnej energii. Bilety cegiełki będą jeszcze do nabycia przed koncertem. Ten rozpocznie się w Operze Wrocławskiej o godzinie 19. Kluczowa dla systemu przeciwpowodziowego na Odrze budowa zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny nie otrzyma ponad 330 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych. Wojewoda Dolnośląski uspokaja, inwestycja nie jest zagrożona. Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego ma się zakończyć za 2 lata. Rok później miała być gotowa kluczowa inwestycja dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Odrze, budowa zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny. Decyzją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego budowa nie otrzyma ponad 330 milionów złotych dofinansowania z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zdaniem wojewody dolnośląskiego nie spowoduje to opóźnień przy budowie zbiornika. Zamierzone działanie, przygotowane działanie, ponieważ wobec tego, że w tym miesiącu rozstrzygamy dopiero albo już przetarg na budowę tego zbiornika i ona na pewno potrwa 3 lata, nie można byłoby środków europejskich rozliczyć zgodnie z zasadami. Dlatego środki europejskie zostały przeniesione na wrocławski węzeł wodny. Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego i budowa zbiornika Racibórz Dolny pozwolą na obniżenie fali kulminacyjnej na Odrze o 0,5 metra. Jak każdy ma przywołane wyobrażenia roku 97, to gdyby tamta woda była o 0,5 metra niższa, to jest raz, ale druga rzecz to jest właśnie współgrające z tym zadanie, czyli wrocławski węzeł wodny, który zwiększa tak zwaną przepustowość wód dla węzła wrocławskiego. Budowa zbiornika Racibórz Dolny szacowana jest na 1 mld złotych. Będzie finansowana z pieniędzy budżetowych, pożyczki z Banku Światowego oraz kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy. We Wrocławiu 47 trenerów osiedlowych zadba o organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych. Program Trener Osiedlowy miał rozpocząć się tydzień temu. Niestety, przedłużająca się zima przesunęła tę datę na 8 kwietnia. Już mieliśmy wiele telefonów ze strony rodziców, kiedy program rusza, czy będzie nauki pływania, gdzie się będą odbywać zajęcia. We Wrocławiu program realizowany jest już po raz 10. Każdego roku uczestniczy w nim 15 000 dzieci i młodzieży. To jest aktywizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, żeby dzieci miały co robić, żeby się nie nudziły. Od poniedziałku do soboty zajęcia odbywają się w 47 miejscach. Są to szkolne sale, boiska, osiedlowe tereny rekreacyjne. Każdy może przyjść bez względu na wiek. Czasami zdarzają się, że do mnie na boisko przy ulicy Szczęśliwej przychodzą babcie z nóżkami i gramy na przykład razem w bóle. To nie jest tak, że trener rzuca piłkę i my gramy. To jest tak, że ja od dzieci wyciągam, co one chcą robić i to robimy. Można zagrać w piłkę nożną, siatkówkę i badmintona. Dla najaktywniejszych w zajęciach czeka nagroda. Aquapark jest nagrodą dla dzieci za ciężką właśnie i sumienną pracę na naszych zajęciach. Staramy się wyróżniać właśnie dzieci z osiedla, których zazwyczaj nie stać na to, żeby przyjść z rodzicami do aquaparku. Każdego dnia zajęcia trwają po 3 godziny. Program Trener Osiedlowy potrwa do końca listopada. I na koniec jeszcze jedna informacja. 8 osób zostało rannych, w tym 7 dzieci, w wypadku samochodowym, do którego doszło w poniedziałek w okolicach Brzezinki Średzkiej koło Wrocławia. Bus na łuku wypadł z drogi i wpadł do rowu. Podróżowało nim 10 osób, w tym uczniowie szkoły średniej z Kłodzka, którzy jechali do Brzegu Dolnego na turniej tenisa stołowego. Poszkodowani doznali lekkich obrażeń i trafili do 3 wrocławskich szpitali. Jak informuje policja, kierowca był trzeźwy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. I to była ostatnia informacja, kolejne we wtorek rano. Życzymy Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.